dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy do Katowic. Zapraszam Państwa na spacer na tereny byłej kopalni Wieczorek, do galerii Szybu Wilson. Początki istnienia kopalni na tym terenie sięgają roku 1826, kiedy Aleksander Mieroszewski, ostatni ordynat mysłowicki, wraz z szychmistrzem Danielem Henrykiem Daliborem nabyli prawa do górniczej eksploatacji 100 hektarów ziemi. Pola górnicze nazywano Morgenrot, Jutrzenka. Już w latach 1833-1835 większość udziałów wykupiła wrocławska firma Georg von Gisches-Erben, spadkobiercy Jerzego Giszego, która w następnych latach wykupywała przylegające pola górnicze i kopalnie, by w 1883 roku połączyć je w jedną kopalnię Gisze. Po II wojnie światowej w 1945 roku zmieniono nazwę na Wieczorek. Patronem został Józef Wieczorek, pracownik kopalni, a także działacz robotniczy, przedwojenny poseł na Sejm Śląski, który zginął w obozie w Oświęcimiu. W roku 1864 na terenie dzisiejszej galerii stanęły dwa bliźniacze szyby – Richthofen i Hulba. W roku 1935 przemianowane na Wilson I i Wilson II. Nazwa pochodzi od nazwiska prezydenta Stanów Zjednoczonych – Woodrowa Wilson. Galeria została otwarta w roku 2001 w zrewitalizowanym budynku cechowni i łaźni szybów Wilson, kopalni Wieczorek. Galeria Szyb Wilson jest największą polską prywatną galerią sztuki. Jej powierzchnia wystawiennicza liczy blisko 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. Dysponuje unikalną kolekcją własną sztuki współczesnej, obrazami, rzeźbami i instalacjami. Można tu podziwiać dzieła Karola Wieczorka, Andrzeja Urbanowicza, Marka Kamińskiego, Lecha Kołodziejczyka, Andrzeja Tobisa, grupy Eco Industrial Art, Erwina Sówki i starej grupy Janowskiej oraz zagranicznych twórców. Poza ekspozycją zbiorów własnych, celem galerii Szyb Wilson jest również promocja młodych, ambitnych i odważnych artystów z całego świata.
Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.